Orkiestra Symfonia Warszawa wraz z współorganizatorami, Fundacją Muzyczną Ogrody, Teatry Wielkim Operą Narodową i przede wszystkim z firmą Krea, firmą agencyjną i impresaryjną pana René Martin, dyrektora artystycznego festiwalu, już po raz szósty organizuje festiwal Szalone Dni Muzyki. Bardzo szeroki temat w tym roku festiwalu, pasje, serce i duszy. René Martin poprosił artystów, swoich artystów, zapytał ich, w jakich utworach czują się najlepiej i które utwory uważają, że najlepiej przenoszą emocje, właśnie pasje. Jestem pod wrażeniem, bo to jest, to był przepiękny koncert, pełen odkryć. Ta symfonia Marqueza, to jest młody kompozytor meksykański, odpowiada tematowi tego roku. Depuis 20 ans que la Folle Journée existe à Nantes, chaque année le thème c'était un compositeur ou une école musicale. Après 20 ans, j'ai décidé d'élargir la thématique et de trouver un thème très fort qui nous permet de présenter 5 siècles d'histoire de la musique, de la Renaissance jusqu'à la musique d'aujourd'hui. Et je pense que ça permet d'avoir une autre idée des œuvres, des compositeurs, et je crois que ça enrichit encore plus la Folle Journée. Festiwalu, który daje bardzo dużo mieszkańcom Warszawy, ponieważ po pierwsze są tanie bilety, po drugie jest przez 3 dni, można sobie wybrać, po trzecie jest dla też małych dzieci i dla uczniów i też tutaj na placu teatralnym, w namiocie muzyka, także muzyka schodzi do ludzi. Teatr naprawdę żyje. Przewijają się setki, nawet tysiące osób. Przychodzi mnóstwo dzieci, osób starszych w różnym przekroju wieku. Chcemy tym festiwalem przeprowadzić pewnego rodzaju rewolucję. Mianowicie muzyka jest dla wszystkich. My tę muzykę staramy się udostępnić. To jest Jacka pierwsza z Mikofonia. Przychodzimy tutaj już trzeci rok. Za pierwszym razem mały był na tyle mały, że byliśmy jeszcze na tej wersji dla tych młodszych dzieci. Mała też już w brzuchu słuchała tego wszystkiego. Taki koncert różni się energią przede wszystkim, bezpośrednim porozumieniem pomiędzy twórcami a odbiorcami, którzy są spontaniczni, żywiołowi, przeszkadzają, jakby wyrażają swoje emocje bez konwencji, która zwykle jakoś porządkuje te emocje, a dzieciaki mają tę wolność i spontaniczność, którą od razu pokazują. Kultura nie jest rzeczą odległą, jeśli uznamy ją za normalną część codziennego życia. Od małego należy umuzykalniać dzieci, bo jeżeli się tego nie zrobi teraz, to już później możemy tego nie zdążyć zrobić. Oui, j'étais très heureux. Varsovie, c'est une ville qui m'a toujours fait rêver, certainement parce que le musicien que j'aime le plus et le premier que j'ai écouté, c'était Chopin. Et venir à Varsovie, ça a toujours été un rêve pour moi. Et voir la chaleur du public au concert aujourd'hui, le standing ovation à la fin, de voir qu'on a réussi à leur faire plaisir, pour moi, c'est une très belle récompense. C'est magnifique.
mal à répondre parce que je ne sais pas si c'est lui qui m'a choisi ou si c'est moi qui l'ai choisi. Je disais tout à l'heure que c'était la première fois que j'ai vu mon père jouer de l'accordéon, j'ai eu envie de faire la même chose. Je pense qu'au-dessus de l'instrument, il y a la musique en général. Oh, très 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 jeune, j'ai toujours envisagé d'être musicien, d'être compositeur. Et c'est ce que j'ai conseillé, enfin on essaye de conseiller lorsqu'on est parent, je suis grand-père aussi, et on rêve que les enfants, et très tôt, trouvent une vocation, une passion, et qu'ils en fassent leur métier. Je crois que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner aux enfants, c'est de chercher une passion et en faire son métier. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai réussi à faire, et j'en suis très très heureux, c'est sûr. Jest rzeczą bardzo rzadką, żeby w ciągu trzech dni, a właściwie niemożliwą, albo prawie niemożliwą, okazuje się, że jednak się zdarzy, żeby 60 koncertów zostało postawionych do dyspozycji publiczności Warszawy w wykonaniu wirtuozów muzyki klasycznej, ale także artystów wstępujących, tych, przed którymi są otwarte drzwi do wielkich karier. Tak jak na sztuce, nie trzeba się znać, nie trzeba być literatem, żeby czytać książki. To samo jest z muzyką. Należy poddać się emocjom. Jedno jest tylko bardzo ważne. To dotyczy i dzieci, i młodzieży. Trzeba traktować ich super poważnie. I w ogóle trzeba ten zawód traktować poważnie. Koncert był fajny i ważny oczywiście i dla mnie, i dla mojej wnuczki. Ja znam Symfonię w Warszawie, jestem zachwycona tą orkiestrą od wielu, wielu lat, ale jeszcze sposób prowadzenia tego dla dzieci, pokazywania instrumentów, rewelacja. Miałem 5 lat, mama zaprowadziła mnie do opery, gdzie zafascynował mnie dyrygent. Proszę nie pytać dlaczego, racjonalnie nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, ale wtedy miałem to postanowienie. Zawsze wiedziałem, że muszę zostać dyrygentem. Co może być piękniejsze jak spełnienie dziecinnych marzeń? Pokazywanie orkiestry, dęty. A mi się podobało tłumik od stóp. Ja jestem na czwartym koncercie. Tutaj wnuki też na trzecim, na czwartym, na drugim. Także można było skorzystać z wielu koncertów. I was 5 years old and first time I was going to Bolshoi Theater in Moscow. And it was Tchaikovsky and I fall in love with music. And I decided that I can be only opera singer and only opera singer. I think that classical music makes us better than we are.
All the pieces I play at the moment I play them are my favorite. It's the, for me, it's the only way to play. It's very, very difficult to play the piano. Very, very difficult. And each pianist has his own tricks. And me, I would like to say that I have no trick, but if I have one trick is to play like if it would be the last time and not to fall in love in the score, but to be already in love. It's very passionate music and very romantic. You cannot be exactly in the head of Tchaikovsky when he wrote that, but I think it's a question of love, of death, and childhood also, memories, the seasons of life. It's like the whole life, like a great novel of Tolstoy, for example. It will be first concert which Alexander will listen. To sing in this festival, it's a big privilege. It's very emotional piece. I dream to sing it. Yeah, maybe 5 years ago I listened it first time and I was thinking, please, I want this opportunity to sing it. And when organizers asked me, I was so happy to sing it. Dziękuję za zaproszenie. Brawo. Dzięki wielkie. Brawo. Program jest tak napięty, że muszę bardzo pilnować harmonogramu i prób. No i nie pozwolić bisować niestety. That's a very, very beautiful piece from Arnold Schoenberg and it's the Verklärte Nacht. It's really about love. Schoenberg was crazily in love with a woman when he wrote that piece and he inspired himself from a poem. Żadne rozświetlona noc. Dwoje ludzi kroczy przez wyliniały i zimny gaj. Towarzyszy im księżyc. It's a very special piece, it's totally romantic, you know, and Schoenberg is not really romantic. It's a wonderful thematic, you know, it's a woman, she's walking with a man near her, and she said, well, you know, I am pregnant, but the baby is not from you. And the man say, but welcome, I love you, and it's our baby. You can fall in love with an instrument, but if maybe the instrument can react in a very negative way. But immediately you realize when the vibration starts. If the vibration is positive. It's like in a love story, you know. One is not enough, we have to be two. Passion of the music for my own. I discovered it when I played with the others. For me, the music is made to be shared and to be enjoyed with friends, and that's not an individual instrument. Koncertów symfonicznych, koncertów kameralnych, gdzie przychodzimy, nic więcej nie istnieje, tylko muzyka. Staramy się udostępnić tę muzykę poprzez połączenie muzyki ze sztukami wizualnymi. Kontynuacją tej idei jest prezentacja specjalnego projektu z panem Mariuszem Wilczyńskim, twórcą filmów animowanych,
który na żywo animuje film, wspólnie to tworząc z wiolonczelistą, z panem Marcelem Markowskim. Być może niektórym się wydaje, że nie powinno się mieszać gatunków, ale ponieważ Szalone Dni Muzyki są tak wyjątkowym festiwalem o szerokiej formule, nie boimy się tych eksperymentów. To jak Merkow się posługuje instrumentarium i buduje napięcie, jest naprawdę niesamowite. Imponujące jest również to, że on sam to wszystko nagrywa. Moim zdaniem jest genialnym kompozytorem. I love this space. It looks a bit run down. It looks a bit spooky as well, like a haunted house. I think went really well with the visuals. Especially in this kind of festivals, it's mainly acoustic instruments, and the performer playing his music. You can see where the sound is coming from, and here. You don't see anything, you just see a guy in a computer. That also gives the opportunity for people to only focus on the music itself. What I'm doing is half music and half technical. I see it as a straight communication from the mind of the musician to the ears of the audience. Usłyszałem o tym festiwalu dlatego, że Merkow tu miał wystąpić. Zobaczyłem, że jest mnóstwo również innych ciekawych koncertów przez te 3 dni. Pasja do gitary została przykryta pasją do muzyki w ogóle. Przyznam się szczerze, że robię wszystko, żeby na scenie gitarzystą nie być, tylko by być muzykiem, który trafia niezależnie od tego, czy ktoś gitary słucha, czy też nie. Muzyka za życia zabiera nas do nieba i mam wrażenie, że każdy, niezależnie od tego, ile ma lat, skąd pochodzi i niezależnie od jego doświadczeń życiowych zasługuje na szczęście, a muzyka to szczęście daje. Organizujemy wspólnie z Fundacją Muzyka jest dla Wszystkich Pani Wioli Łabanow stały program taki upowszechniający muzykę wśród dzieci szkół podstawowych, ale nie muzycznych, właśnie tych, które nie mają kontaktu z muzyką, na Grochowskiej, Labirynt Muzyczny. On przez kilka miesięcy w ciągu roku odbywa się, całe klasy przyjeżdżają. Jest to program na tyle ciekawy, że sam 2 razy wziąłem w nim udział razem z tymi dziećmi. Szkoda, że się skończyło. Każdy koncert jest koncertem najważniejszym i zawsze jak coś się kończy, to jest taki smutek. Le thème de l'année prochaine sera la nature. La nature, c'est un vaste thème puisque
Je l'ai divisé en plusieurs parties. Première partie, le bestiaire, l'illustration de tous les animaux, et ça, beaucoup de concerts vont s'adresser aux enfants, mais également la nature qui inspire les compositeurs. Et là, il va y avoir des découvertes, je pense incroyables, que jamais on a entendues même à Varsovie.